Nie nosili masek. Za karę muszą kopać groby ofiar. Indonezja. Kopanie grobów karą za brak maseczki. 8 osób w indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia otrzymało nietypową karę za brak maseczek. Osoby niestosujące się do zaleceń skierowano do kopania grobów dla ofiar epidemii COVID-19, podaje polsatnews.pl. Nietypową karę zasądził szef dystryktu Cerme. 8 osób będzie pracowało na publicznym cmentarzu w wiosce Ngabetan. Na tę chwilę mamy tylko 3 grabarzy. Pomyślałem, że przyda im się pomoc, przekazał szef dystryktu w rozmowie z lokalnymi mediami. Jednocześnie zaznaczył, że przez wzgląd na żałobników osoby niestosujące się do zaleceń nie będą uczestniczyły w ceremoniach pogrzebowych ofiar koronawirusa. 3000 zakażeń dziennie. Mam nadzieję, że taka kara zmieni podejście do wprowadzonych ograniczeń, powiedział urzędnik, dodając, że w ostatnich tygodniach odnotowywanych jest coraz więcej przypadków nowych zakażeń w prowincji. Osoby, które nie stosują się do ograniczeń w regencji Brysik, muszą liczyć się z karami finansowymi, bądź z koniecznością odbycia prac społecznych. Od początku epidemii koronawirusa w Indonezji odnotowano ponad 221 tysięcy przypadków zakażeń. Zmarło ponad 8841 osób. Od końca sierpnia odnotowywanych jest średnio około 3000 nowych przypadków zakażeń dziennie. W kraju wyzdrowiało, jak dotąd, ponad 158 tysięcy osób.